Cześć, przychodzę się do Was z ulubieńcami miesiąca. Przyszedł czas na ulubieńców stycznia. Miesiąc kolejny raz minął bardzo szybko, a więc przychodzę dzisiaj do Was z tym, co w tym miesiącu sprawdzało się u mnie najbardziej, najlepiej, co przykuło moją większą uwagę. Zacznę może od takich małych rzeczy, które mam tutaj przy sobie, aby po prostu szybko pokazać i przejść do tych większych. Pierwszym ulubieńcem będzie łagodzący balsam po goleniu dla mężczyzn. Może brzmi dziwnie, ale tak. Będzie to malutka wersja, ja tutaj mam akurat taką miniaturkę, kupiłam do przetestowania parę miesięcy temu. Używam go od bardzo dawna, jednak w tym miesiącu znów do niego powróciłam. Bardzo fajny balsam, ja go używam jako bazy pod podkład. Dzięki temu podkład jest, jakby to powiedzieć, jego trwałość jest dłuższa. Dodatkowo moja buzia jest nawilżona. Nie martwcie się, zapach tego balsamu nie zostaje na naszej twarzy. Nie ulatnia się męski zapach, a więc spokojnie. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, który fajnie nawilża, przedłuża trwałość podkładu. Nic się z nim nie dzieje, u mnie przynajmniej nic złego z podkładem się nie dzieje, a wręcz odwrotnie, wręcz same plusy. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Tutaj ta miniaturka ma 30 ml, ewentualnie możecie kupić całe duże opakowanie takie dla mężczyzn. Nie wiem, ile tam jest, pewnie setka, a jeżeli nie, to idźcie do łazienki, może któryś z Waszych mężczyzn, panów, może tata, może partner, mąż, może mają, a więc spróbuj, bo naprawdę bardzo fajnie przedłuża trwałość. Kolejnym malutkim produktem będzie pomadka Sylveco. Jest to taki peeling odżywczy do ust, który ma za zadanie zdzierać nam martwy naskórek. Jest to tak jakby zapach i smak. Kurczę, mam na końcu języka. Marcepanu. Jest to smak marcepanu, a więc nie każdemu może pasować, nie każdemu może smakować. Ja nie przepadam za tym smakiem, ale pomadka naprawdę działa cuda, fajnie wygładza usta, jak mam spierzchnięte od zimna usta i są one takie, wiecie, poszarpane, zniszczone, nakładam to, zdzieram ten suchy, martwy naskórek, następnie nakładam inną odżywczą, taką pomadkę nawilżającą i moje usta są jak nowe, a więc serdecznie, serdecznie Wam polecam. Jeżeli jeszcze nie słyszałam, nie próbowałyście, to spróbujcie, bo naprawdę warto. Kolejnym produktem będzie krem Liren do cery suchej i powiem Wam, że kupiłam go już jakiś czas temu, używam już go dłuższy czas. Jest on bardzo gęsty, bardzo treściwy, bardzo dobrze nawilża. Pachnie przepięknie, tak ekskluzywnie. Opakowanie też wygląda naprawdę bardzo ładnie. Krem fajnie nawilża. Nie zapycha mojej buzi. Rano jak wstaję, to też dalej czuję, że ta buzia przez całą noc była nawilżona, odżywiona. Tutaj jest on właśnie typowy do cery suchej. Bogaty, odżywczy krem przeciwzmarszczkowy. Dodatkowo przeciwzmarszczkowy do cery suchej. A więc naprawdę serdecznie Wam polecam. Liren i to jest Dermoprogram Duo nawilżający krem Hydrocomfort. Cera sucha. Taki niebieski, też chyba błękitno-białe opakowanie, jeżeli się nie mylę. Dobra. Kolejnym produktem, który fajnie sprawdził mi się w tym miesiącu, będzie to fikser z Inglota. Jest to taki fikser w sprayu, jest to mgiełka utrwalająca makijaż w sprayu marki Inglot. Bardzo fajnie utrwala makijaż, nie skleja go, nie jest taka lepka na buzi. Ta mgiełka, jak pryśniemy, zaraz Wam pokażę. Widzicie? Jak pryśniemy, to jest to taka delikatna mgiełka, która, tak jak mówię, nie klei się, nie zostawia takiej lepkiej warstwy na buzi. Fajnie scala ten makijaż, fajnie utrzymuje makijaż w ryzach przez wiele godzin, a więc serdecznie Wam polecam. Dostałam ją od siostry na święta i naprawdę jestem nią zachwycona. Kolejne dwa produkty będą to podkłady z Revlonu. Tutaj pokazuję Wam dwa, ponieważ w tym miesiącu używałam dwóch. Jeden będzie to 180, który cały czas używałam, który miałam cały czas w swojej kolekcji. W tym miesiącu dokupiłam 150 kolorek i powiem Wam, że jest on troszeczkę jaśniejszy, ale nie wiem, czy nie lepiej czuję się właśnie w tym 180. 150 jest taka bardziej biała, bardziej żółta, 180 jest taki beżowy, ale obydwa kolory bardzo mi się podobają. 180 mam dzisiaj nawet na buzi, naprawdę jestem zachwycona tymi podkładami.
Są one świetne, jeżeli chodzi o większe wyjścia, nie zapychają mnie, bardzo długo się utrzymują, pięknie wyrównują twarz, pięknie kryją różne niedoskonałości, a więc serdecznie Wam polecam te dwa podkłady. Może jeszcze nagram Wam jakiś film, w którym pokażę Wam te dwa kolory, bo często się pytacie, jaka jest różnica, czy duża jest różnica między tymi dwoma odcieniami. Więc może za jakiś czas nagram Wam też film o tych dwóch podkładach. Niestety większej liczby podkładów i kolorów nie mam. Mam tylko te dwa najjaśniejsze, ponieważ reszta jest mi niepotrzebna, są za ciemne. Te jednak bardzo dobrze się u mnie sprawdzają i Wam też serdecznie polecam. Dalej kolejnymi produktami, które chciałam Wam pokazać, bo w zasadzie nigdy Wam nie pokazuję pędzli. W tym miesiącu chciałabym Wam pokazać pędzelki, którymi pięknie możemy wyblendować sobie nasze oko, cienie na oku, na powiece, ale najpierw pokażę Wam jeszcze coś, czym te oko możemy zbudować. Pierwszym takim malutkim pędzelkiem będzie to taki kulkowy pędzelek marki Hakuro. Jest to taka malutka kuleczka, którą fajnie wejdziemy w załamanie naszego oka, fajnie zbudujemy te oko, namalujemy taki, wiecie, łuk, taką V, taką literkę V właśnie, która pięknie nam te oko podkreśli. Ten malutki pędzelek, jest to Hakuro H76, pięknie wchodzi w załamanie oka, pięknie nim możemy te oko narysować, tak jakby Wam to powiedzieć, no wykonturować, nie wiem jak Wam to opisać, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu bardzo jest precyzyjny, malutki, ale bardzo dobrze właśnie może tutaj te oko nam wyrysować, wymalować. Bardzo go lubię i chętnie po niego sięgam. Kolejny pędzel, którym nakładam jasny cień, wklepuję jasny cień w powiekę. Będzie to taki fajny, zbity pędzel, też Hakuro H70. Ogółem bardzo lubię tę markę, bardzo jest fajna, ma dobre pędzle, nie niszczą się. Mam już jedne pędzle prawie 2 lata. Włosie z nich jak nie wypadało, tak nie wypada, nic złego się nie dzieje. A tutaj kolejny właśnie taki spłaszczony pędzelek, zbity do nakładania jasnego cienia na całą powiekę, do wklepania tego cienia. Naprawdę bardzo dobrze się sprawdza i w tym tutaj nadaje właśnie. I dwa pędzelki do blendowania cienia. Jeżeli mamy już wyrysowaną tą krawędź na powiece i chcemy ją ładnie rozblendować, rozpylić, aby te krawędzie nie były takie ostre, konkretne, to wtedy polecam Wam dwa pędzelki, które u mnie świetnie się sprawdzają właśnie do tej czynności. Pierwszy będzie to Kawaii 89. Jest to taki pędzelek, taki powiedziałabym skunksik malutki. On tutaj ma podwójne włosie, czarne krótsze, białe wystające, i nim pięknie możemy blendować sobie nasze cienie, naszą krawędź cieni i wtedy pięknie to oko blendujemy, rozcieramy te cienie, granica jest wtedy taka rozpylona. Naprawdę bardzo dobry pędzel, tani pędzel, a więc serdecznie go Wam polecę. I jeszcze serdecznie też polecam pędzelek kolejny marki Hakuro i to jest Hakuro H77. Też taki fajny, malutki pędzelek, którym też pięknie tutaj możemy blendować. Ta końcówka jest taka zaostrzona, a więc tą końcóweczką też możemy te oko sobie jakoś delikatnie wyrysować, ale już mniej precyzyjnie niż tym malutkim, tą kuleczką malutką, bo tym fajniej wejdziemy po prostu sobie w te granice, a tym po prostu te granice później blendujemy. Też bardzo dobry, włosie takie, powiedziałabym, że takie gęste, zbite, ale jednocześnie tak giętkie, że bez problemu możemy sobie właśnie to blendować. A więc tak, te cztery pędzelki malutkie Wam serdecznie polecam. Stwierdziłam, że pokażę, bo nigdy pędzlów Wam nie pokazywałam chyba w ulubieńcach. A więc takie cztery ulubieńcy właśnie tego miesiąca. Zamierzam dokupić jeszcze kolejne, bo naprawdę fajnie się sprawdzają. Kolejnymi ulubieńcami też od wielu miesięcy będą to takie nożyki. Też nigdy Wam ich nie pokazywałam. Są to nożyki, którymi możemy bez problemu wydepilować sobie okolice brwi. Możemy sobie po prostu ściąć taki jakby nadmiar meszku, który mamy tutaj pod brwią, nad brwią. Jeżeli macie jakieś takie malutkie włoski albo meszek, którego nie da się wyrwać pensetą, to wtedy właśnie takim nożykiem bardzo łatwo można to usunąć. Wtedy skóra jest gładziutka, taka właśnie zgolona. Jednak trzeba z tym uważać, delikatnie się obchodzić, bo jest bardzo ostre i możemy sobie tą skórę, bardzo wrażliwą skórę, możemy sobie naciąć, a to bardzo boli, a więc serdecznie Wam polecam, ale ostrzegam, aby właśnie uważać. Kolejnym ulubieńcem będzie paleta do konturowania Too Faced Coco Contour. Powiem Wam tak, ogółem
Polubiłam tę paletę, używałam jej w tym miesiącu najczęściej, jednak nie zachwyciła mnie ona na tyle, aby, wiecie, jakieś ochy, achy, echy, no nic z takich rzeczy tutaj Wam nie powiem. Paleta jak paleta, no mam chyba nawet lepsze produkty do konturowania niż ta paleta, ale ogółem w tym miesiącu jej używałam. Do konturowania używałam tych właśnie dwóch bronzerów, mieszałam je ze sobą. Jest ona w takiej tonacji ciepłej, a więc fajnie nadaje się do ocieplania naszej twarzy, ale ja jednocześnie ocieplałam i konturowałam tymi dwoma. Żółty kładłam sobie czasem właśnie pod oczy, a ten rozświetlający, zobaczcie jaki jest napigmentowany, rozświetlającym czasem rozświetlałam sobie okolice właśnie tutaj kości policzkowej, jednak ma on takie bardzo mocne drobiny, które po prostu bardzo, bardzo widać. Nie jest to delikatny efekt, tylko już taki, wiecie, no powiedziałabym mocniejszy i te drobinki są bardzo widoczne. Nie wiem, czy tutaj będzie coś widać, jak roztarłam. No ale tak, używam jej najczęściej, dlatego Wam pokazuję, mówię. Może jeszcze nagram jakąś oddzielną recenzję tej palety. Nagram Wam, jak się nią posługuję, jak nią maluję, jak to wygląda na twarzy, wtedy same ocenicie. No ale tak, powiem Wam, że gdybym wiedziała, jaka jest i jak się sprawdza, jak się z nią pracuje, to nie jestem pewna, czy wydałabym po raz kolejny pieniążki, ale tak jak mówię, w tym miesiącu używam najczęściej, dlatego pokazuję, mówię, więcej powiem pewnie w filmie oddzielnie. Kolejny ulubieniec będą to perfumy. Nazwy firmy Wam nie powiem, bo ją pokaleczę. Jest to taka nazwa, którą ciężko się wymawia, a ja nie chcę tutaj kaleczyć sobie języka i też nie chcę, abyście później mnie poprawiali, bo wiem, że na pewno powiem źle. Perfumy prezentują się tak. Taka duża butelka, Black Opium, piękne, damskie, takie damskie, kobiece, bardzo kobiece, takie otulające, słodkie, piękny zapach, naprawdę piękny, myślę, że nie każdemu się spodoba, ale ja w tym miesiącu zakochałam się w nich. Jakiś czas temu właśnie, jak zamawiałam sobie tę paletę na święta, dostałam próbkę tych perfum właśnie z Sephory i od tamtej pory po prostu zakochałam się w nich, bardzo dobrze mi się kojarzą i zamówiłam sobie pełne opakowanie, duża pojemność, tutaj mam akurat 90. Bardzo długo się utrzymują, wystarczy dwa pryśnięcia i przez cały dzień perfumy czujemy na sobie oraz następnego dnia na ciele. Dobra, ostatnimi produktami, jakie chciałabym Wam pokazać, będą to produkty marki Mary Kay. Są to dwa produkty do pielęgnacji twarzy. Powiem Wam, że nigdy za bardzo nie skupiałam się na tej marce, nigdy nie skupiałam się na tym, aby zapoznać się z tą marką. Słyszałam tylko o niej, wiedziałam, że nie należy ona do najtańszych, ale za bardzo się nie skupiałam. Tutaj mam akurat dwa produkty, będzie to taka emulsja nawilżająca do twarzy oraz takie mleczko 3 w jednym. Ono ma za zadanie oczyszczać, peelingować i nawilżać skórę. Są to produkty do skóry suchej, wrażliwej, takiej też trochę jakby mieszanej. Powiem Wam, że są one bezzapachowe, takie bardzo delikatne dla skóry, nie zostawiają żadnych, nie zapychają skóry, nie zostawiają zaskórników, nic złego z nią nie robią, a wręcz przeciwnie. Odkąd zaczęłam używać tych produktów, to powiem Wam, że jestem zachwycona. Nakładam to mleczko, peelinguję sobie skórę, moja buzia wtedy jest taka, jakby to powiedzieć, taka napuchnięta, aż taka odżywiona, taka nawilżona, to po prostu czuć. I dodatkowo później nakładam tą emulsję nawilżającą na noc i tak samo powiem Wam, że wstaję rano i po prostu na buzi czuję, jak to wszystko siedzi, jest nawilżone, nie muszę rano nakładać kremu po wstaniu, po obmyciu buzi, bo ta skóra jest dalej właśnie dzięki tym produktom nawilżona. Bardzo polubiłam tę markę, będę sięgać po kolejne produkty, bardzo się polubiliśmy i powiem Wam, że naprawdę warto jest wydać troszkę więcej pieniędzy i kupić sobie taki produkt, bo na pewno starczy na bardzo, bardzo długo. Ja używam już kilka dni, a tubka wygląda jak nowa, a więc powiem Wam, że naprawdę starczy niewielka ilość, aby po prostu całą buzię sobie ładnie tutaj wypielęgnować. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że tacy ulubieńcy Wam się spodobali, że coś podpatrzyliście u siebie. Dajcie znać, jeżeli
Mieliście styczność z tą marką Mary Kay. Jeżeli używaliście też tych pędzelków albo nie używaliście, to też proszę dajcie znać, co o nich myślicie i czy macie jeszcze do polecenia jakieś takie małe pędzelki do cieni, sprawdzone pędzelki. Zastanawiam się nad firmą Zoeva, może z niej sobie jeszcze kupię kilka pędzli, ale nad tym się zastanowię. Dziękuję za uwagę, za to, że byliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!